światła Nai. Dzisiaj chciałam Wam pokazać w takim bardzo dużym skrócie, w dużym przyspieszeniu, moje zabawy z tagami malowanymi kredkami Distress Crayons. Prowadziłam ostatnio live'a dla Zielonych Kotów, na którym pokazywałam różne możliwości tych kredek i pokazywałam też tak na szybko sposób na ich wykorzystanie, ale obiecałam dwa sposoby i nagranie wideo później. Powtórzyłam tutaj też ten tag z motylami, czyli ćmami, który robiłam na live'ie, ponieważ stwierdziłam, że zrobienie go na spokojnie, bez stresu, zawsze da troszeczkę lepszy efekt. Zaczynam właśnie od tego taga, który nie jest pokryty żadnym środkiem zabezpieczającym, czyli nie użyłam tutaj żadnego żel medium ani przezroczystego gesso. Po prostu barwię sam papier i wykorzystuję dwa odcienie brązu, żeby wyczarować sobie tło. Dwa odcienie brązu i wodę oczywiście. Bardzo lubię ten efekt, strasznie mi się on podoba. Można go oczywiście uzyskać za pomocą tuszów Distress, ale można go uzyskać również za pomocą kredek. Zobaczcie, jakie piękne plamy mi tutaj powstały, więc wygląda to po prostu cudownie. Następnie odbijam sobie stemple. Używam oczywiście tuszu wodoodpornego. To jest bardzo ważne, no bo nie chcemy, żeby później kolorowanie stempli rozmyło nam ten wzór. Zabieram się za kolorowanie. Używam kredek głównie tak jak mówiłam na live, czyli nie nakładam ich bezpośrednio na taga. Staram się przynajmniej tego nie robić. Tylko nakładam je gdzieś obok, w tym przypadku na taką paletę zdzieralną, którą też kupiłam w Zielonych Kotach. A następnie za pomocą pędzelka z wodą nanoszę sobie ten kolor na moje stempelki. Nie musicie używać pędzelka z wodą, mnie po prostu było tak wygodnie. Może być jakikolwiek pędzelek, byleby był odrobinę, ale to naprawdę odrobinę zmoczony. Starajcie się nie dawać za dużo wody, no bo wtedy jakby ten kolor będzie bardzo, bardzo jaśniutki. Tutaj postanowiłam też wykorzystać jeszcze efekt z maską, który też Wam pokazywałam podczas live'a i niestety wyjechałam trochę poza ekran, ale generalnie polega to na tym, że bardzo, bardzo, bardzo delikatnie moczę moją szczoteczkę, a następnie znowu rozprowadzam kredkę na tej mojej palecie ścieralnej i za pomocą takiej leciutko zmoczonej szczoteczki nakładam ją przez maskę. Pokażę jeszcze później na drugim taku tę samą technikę, tak żeby będziecie mogli wszystko sobie zobaczyć. No i tak, moje stempelki po pomalowaniu stały się takie jakby lekko przygaszone. Kolory kredek pokryły mi również ten wzór ze stempla, no więc stempluję drugi raz. I tutaj niestety konieczna jest, znaczy niestety, najlepiej jest skorzystać się z platformy do stemplowania, bo dzięki temu możemy odbić stemple dokładnie w tym samym miejscu. Dodaję jeszcze delikatne cieniowanie za pomocą szarej kredki i postanowiłam też dodać jeszcze takie jaśniutkie stemplowanie, dosłownie takim jaśniuteńkim szarym kolorem. Ono jest ledwo widoczne, ale jest, a ja bardzo lubię takie szczególiki i bardzo lubię dodawać takie właśnie ledwo widoczne drobiazgi. Kolejna fajna opcja to chlapanie. Można też oczywiście te kredki wykorzystać do tego, żeby sobie pochlapać delikatnie po pracy, także bardzo fajnie to wygląda. No i później dodaję już takie typowe moje jakieś tam ozdobniki, czyli białe kropeczki, jakieś dorysowane delikatnie kropki, kreski i tak dalej. Coś, co sprawia, że ten tag jest taki mój, no jest po prostu, ma taki, wiecie, ręczny odcisk mojej dłoni. No i tutaj postanowiłam takim ostatnim akcentem dodać jeszcze troszeczkę kredki bezpośrednio przez maskę. Niestety tutaj na chwilę wyłączyła mi się kamera, ale mam nadzieję, że wszystko dobrze widać.
jakby co, odsyłam też do live'a, daję Wam w prawym górnym rogu linka do tego live'a, bo naprawdę tam pokazywałam dużo więcej tych technik i bardziej szczegółowo opowiadałam co i jak. Okej, a teraz zabieram się za drugiego taga, którego już nie pokazywałam podczas live'a i zaczynam od przyklejenia jakichś delikatnych ozdobników na tło. Wykorzystuję tutaj kawałek strony z książki i wykorzystuję też taśmę washi, a następnie całość zabezpieczam przezroczystym gesso. Robię to bardzo, bardzo dokładnie. Staram się, żeby cała powierzchnia była dokładnie pokryta. Następnie sięgam po moje krejonsy i rozcieram je palcem. I tak jak mówiliśmy podczas live, w momencie, kiedy ta powierzchnia jest czymś pokryta, czyli one nie wsiąkają w papier, dużo ładniej daje się je rozcierać i można też wykorzystać efekt, który pokazywałam podczas live'a, czyli za pomocą mokrej chusteczki, ale delikatnie mokrej chusteczki, nie jakiejś super, super ociekającej wodą, zetrzeć część wzoru przez maskę. Ja tutaj wybrałam taki bardzo skomplikowany wzór, więc wiadomo, że on nie będzie starty jakieś tam super dokładnie, albo musiałabym na to poświęcić dużo więcej czasu, ale wszystko zależy od tego, jaki wzór wy wybierzecie. Można to zrobić super fajnie i naprawdę uzyskać fantastyczne efekty. Następnie ponownie wykorzystuję ten efekt ze szczoteczką i nakładaniem kredki przez maskę. Tutaj ten kolor jest bardzo delikatny, ale też bardzo fajnie urozmaica to moje tło. Następnie sięgam po dziewczynkę z tych laleczek od Tima Holca i ja pokrywam ją przezroczystym gesso, bo te laleczki mają taką błyszczącą powłokę, której ja bardzo nie lubię. I zawsze jakoś tam dodatkowo traktuję je właśnie przezroczystym gesso, żeby je zmatowić po prostu. Doklejam też jej skrzydełka. Skrzydełka są wycięte z elementów do wycinania z lemongraftu. I jak mam już swoją postać tak przygotowaną, to przykładam ją sobie do mojego taga i delikatnie obrysowuję, gdzie ona będzie, za pomocą ołówka. I następnie na tych śladach ołówkę rozcieram białą kredkę. Białą kredkę Distress Crayons nakładam kilka razy. Chcę uzyskać taki efekt białej poświaty wokół tej postaci, która sprawi, że ona nie będzie się tak zlewać z tłem, tylko będzie tak jakby odcięta troszeczkę od tego tła. Będzie to dawało taki efekt bardziej trójwymiarowy. No i znowu pokusiłam się o chlapanie czarnymi kropeczkami i nawet sięgnęłam po pędzelek i namalowałam kilka takich większych kropek akwarelą prosto z pędzla. Sięgnęłam tutaj jeszcze po kredkę metaliczną, srebrną i tak jak mówiłam na live, są trzy kolory metaliczne, które troszeczkę się różnią od tych perłowych. A mianowicie one nie zostawiają koloru, tylko zostawiają takie bardzo ładne, błyszczące drobinki. Super fajnie to wygląda. Oczywiście miałam ogromny problem, żeby to złapać na kamerze i ledwo to widać, ale widać i później też na zdjęciach będziecie mogli to zobaczyć. Postanowiłam oczywiście też sięgnąć po szarą kredkę i delikatnie dodać cieniowanie. Musicie tylko pamiętać, że w momencie, kiedy tą szarą kredkę będziecie rozprowadzać już na takim właśnie zabezpieczonym tagu, czy tam jakimkolwiek innym materiale, no to ona będzie troszeczkę inaczej się zachowywać niż w przypadku, kiedy nakładaliśmy ją bezpośrednio na papier. Więc tutaj trzeba to robić dużo bardziej delikatnie i tak jakby powoli, jakby pamiętając o tym, że ona będzie reagować z tymi wszystkimi kolorami, które zostały nałożone wcześniej, więc trzeba to zrobić delikatnie i z wyczuciem. No i to
to wszystko. Moje dwa tagi są gotowe. Ich zrobienie zajęło mi łącznie około godziny. Tutaj, jak mówiłam, macie ogromny skrót, zaledwie 10 minut. Ale mam nadzieję, że wszystko było jasne. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli byłyby jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. No i do usłyszenia. Pa, pa.